Szanowni Państwo, oczywiście kolejna impreza, która towarzyszy również życiu kulturalnemu miasta i gminy Golina i co jest ważne w całości samego początku jest reżyserowana, przygotowywana przez znaną w naszym rejonie, ale myślę nie tylko rejonie golińskim, konińskim, panią Stanisławę Jasiczek. Co by o niej nie powiedzieć, jest to kobieta pełna zapału i poświęcenia, którą nie zrażają problemy, nie zrażają nawet środki finansowe, potrafi pozyskiwać. I to, co mówiliśmy niejednokrotnie, ten zapał i to, że potrafi znaleźć środki finansowe praktycznie na imprezę cieszącą się małym zainteresowaniem. Ale zobaczcie, ilu jest również w dniu dzisiejszym mieszkańców okolicznych miejscowości, nie tylko Węglewa, którzy przybyli tutaj. Artystycznego i w Parku Ginących Zawodów spotkaliśmy się dzisiaj z okazji premiery koncertu Kazania Gnieźnieńskie w wykonaniu Józefa Skrzecha i Beaty Mańkowskiej. No, pomysł mój powstał kilka lat temu i 3 lata się starałam o dofinansowanie, aż w końcu się udało i powstała muzyka do Kazań Gnieźnieńskich. Na moje zlecenie Józef Skrzech napisał muzykę, z czego jestem bardzo dumna i dziękuję jemu za ten zaszczyt, że zechciał napisać muzykę. I po tym projekcie dalej starałam się o napisanie projektów takich, żeby otrzymać dofinansowanie na koncerty Kazań Gnieźnieńskich i teraz będę starała się, żeby co rok gdzieś tam koncerty w Polsce były. 2 lata temu u mnie, tutaj w Parku Ginących Zawodów, była prapremiera i w tym roku były w Lądzie 2 czerwca z okazji Festiwalu Cysterskiego, a następny będzie 21 września w Barlinku. To jest miasto, skąd pochodzę, gdzie się urodziłam, gdzie przeżyłam połowę swojego życia.